Polska ekstraklasa żeglarska, jak widać, dopływają, zawody są. Idziemy zobaczyć. Mam wrażenie, że tego wiatru jest trochę więcej z lewej strony trasy. Tam też chwały, takie linie przechodzą bardziej po lewej. Wiatru to lepiej, nie ma wcale wiatru. Polski Instytut Żeglarski bardzo sprawnie, on to odczytał, wybrał tą lewą część trasy i łódka numer 1 już zyskuje prowadzenie nad przeciwnikami. Jeszcze jakaś kara, widzę, że jacht wraca teraz. Kręcąc kółko, jeśli tylko zobaczcie, jaki to jest numer na żaglu, na kadłubie, od razu powiem Państwu, jaki to jest klucz żeglarski. To jest Niko numer 4, a na łódce numer 4 płynie jak lasery. Nie najgorzej sobie radzą, dużo błędów. Ja tu to nie ma, jak na lekarstwo jest. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na regatach jachtklubu Sopot tutaj w Prymwiedzie. No ale wiatru nie ma, widać. Nawet fali nie ma, nic nie ma. No mola w Sopocie, ruch jest duży. Komentator mówi. Czasami lepiej z prawej, czasami więcej z lewej, czasami bliżej, czasami wyżej. Czasami nie bliżej. Nigdy nie jest tak jak w domu z suszarki czy z wentylatora. A czasami wcale. Że jest stały. Czasami wcale. Tutaj matka natura absolutnie rozdaje karty i ona trochę decyduje. Pan jest zawodnikiem? Biorą, pan startuje? Oczywiście. Pan jest od Szei? Skąd ten klub? Warszawy. Warszawia. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Witam. I jakie szanse na sukces pana dzisiaj? Meczu na mecz, coraz lepiej. Coraz lepiej. Z pozycji 10 już jesteśmy w tej chwili tutaj nasz. A to jest kolega? To jest kiper, pozwól. Jak masz na imię? Jacek Turczynowicz. Jacek Turczynowicz dowodzi tak. A ty? Tak, tym Marcin Skubisz. Skubisz. I tak w tandemie latacie? Czy jeszcze więcej was? Czteroosobowa załoga. Nawet z dziewczyną. Cała banda czworga, no. Tak. No i co, dziewczyna przeszkadza czy pomaga? Nie, dziewczyna zawsze pomaga. Nie, no bo... W tej chwili jesteśmy na czwartej pozycji. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, Czerwony Korsarz znany zresztą. Miło mi. I jak widzi pani szansę na sukces? Coraz bliżej. Duża przewaga. A gdzie czwarta załoga? Klubu żeglarskiego, no niestety leciutko topnieje. Tutaj obserwuję konkurencję. Przygotowuję się, bo zaraz kolejny wyścig. Będzie stawa. No ale wiatr macie słaby dzisiaj, niestety. Dobrze, że nie, w ogóle, bo prognozy były na... Koszula się jeszcze majta. Koszula się majta. No dobra. Najważniejsze, żeby osiągnąć sukces, a potem do baru, na tradycyjny rum. Czyli kto to dowodzi? Wlać, to dowodzi? Wlać, no tak, rozgrzać. Rum jest dobry na szkorbut, no wiadomo. Oczywiście. A kto dowodzi? Jacek Turczynowicz. Skąd taką załogę sobie wziąłeś, Jacek? A jak to zrobiłeś? Można powiedzieć, znajomi. Z tej dzielnicy? Twojej? Z jakiej dzielnicy jesteś? Z Warszawy jesteśmy. Ale z Warszawy, ja z Żoliborza. Żoliborz, a ty? Z Wilanowa. A ty? Ja tak 200 km, dzielnica Radomsko się nazywa. No też blisko. Generalnie dzisiaj mamy autostrady, nawet do nieba, nie? Tak jest. Także możemy zasuwać do siebie tam szybko. A jak się chce razem coś robić, to się da. Tak jest. No i życzę sukcesu w takim razie. Dziękuję bardzo. Poznawamy telewizję Czerwonego Korsarza. Pomorska Telewizja Narodowa to jest. W Warszawie też mamy oddział. Pozdrawiamy. Narodową. Wymaga to doświadczenia, wielu lat treningów, bardzo dobrej, precyzyjnej ręki. Tutaj turyści. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Państwo skąd przyjechali? Z Inowrocławia. Tak. I też pływacie na żaglach, czy nie? No niestety nie. Bo dzisiaj zawody mamy. Można podziwiać. No, zapraszamy. Jak masz na imię? Joanna. A lubisz żagle? Nie, tak nie bardzo. Ale musisz kiedyś zaokrętować się i zobaczyć, że warto. Nie może. Tutaj jest specjalny stolik, gdzie tutaj gry morskie mamy. Można sobie zagrać. Można nauczyć się wiązać.
I tutaj są wszystkie takie elementy związane z żeglarstwem. Węzły można robić, można zaknagować. Tutaj, prawda, też jest spoiler. No i stoi jacht stary. Alf, jak chodziłem do szkoły imienia Alfa Liczbańskiego, takiego znanego harcerza, harcmistrza, a to jest jak szkoleniowy miasta Sopotu. Żelazny zresztą. On nawet zimę stoi, nie wyciągają go, bo ma żelazny kadłub i może być nawet zimę na wodzie. No i oczywiście startuje w rejsach pod tytułem Próchno i Wza, bo to bardzo stary jacht. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, witam. Skąd państwo przyjechali? No co? Ale miejscowość, co to za rozmowa? Ja się pytam, miejscowość, Grudziądz. Aha, a tam jeszcze robią te pontony w Stomilu, kiedyś robili, ja kupowałem do mandaki wojennej. Nie ma. Raczej nie, nie słychać, nic nie piszą, nic nie piszą. Nie ma. A zakład jest? Stomil? Jeszcze? Działa tam. Coś tam jest. Tak. Może jakieś spółki się porobiły. Możliwe. No. Jak masz na imię? Karolina. Dziękuję bardzo. No, na wypoczynek przyjeżdżają, tutaj zdjęcia sobie robią. Oczywiście zdjęcia sobie robią też. Dzień dobry państwu. Skąd państwo przyjechali? Pomorska Telewizja Narodowa. Szczecinka. Skąd? Szczecinek, zachodniopomorskie. Szczecinek. Aha. No to daleko tam przy morzu jest ten Szczecinek, czy nie? Daleko do morza? Mielna to ile? Setka jest. 100 km. A blisko Mielna. No, tak, no w Mielnie byłem. Tam zrobili przekop. A teraz będą robić tu przekop, a tam zrobili przekop i ryby z jeziora Jamno uciekły. No i teraz już nie zbudowali, bo tam marinę zbudowali za 25 milionów czy więcej, a ta marina pusta stoi, bo jachty nie mogą pływać, bo Polski Związek Wędkarski dał do sądu sprawę i nie mogą dokończyć budowy. Wszystkiego dobrego zdrowia. Idziemy dalej. Tutaj stoi katamaran duży. No to jest dość duży katamaran. Ja go tu nie widziałem jeszcze, to jakieś nowość. Tutaj się opalają, chociaż słońca nie widać, ale się opalają. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy marina pełna jachtów. No dzisiaj żeglarze nie wypływają, bo mamy niedzielę, no to więc może pływali w weekend, a teraz już zasumowali. Dzień dobry państwu, Pomorska Telewizja Narodowa. Co państwo tu robicie? Ale po czym? A wy z Sopotu? A skąd przyjechaliście? Centrum. Ale miejscowość co to? Central? Jak? Kalisz. A to tam Winiary jest jeszcze. Jest? To kiedyś była taka polska dobra firma. A teraz czyja jest? Też polska. Ona podobno już jakaś firma ją kupiła. Ale jeszcze w rękach polskich. Na terenie Polski. Rozumiem. Dobra, idziemy dalej. Tutaj. Dzień dobry państwu, Pomorska Telewizja Narodowa. Skąd turyści przyjechali? Podkarpacia. A jaka miejscowość? Jarosław. Jarosław, ja mam syna Jarosława. A generalnie jak wam się tu podoba? Pierwszy raz jesteście w Sopocie? Pierwszy dzień dopiero jesteśmy. No to tam dzisiaj zawody są żeglarskie, można poglądać, jak żeglarze walczą, chociaż wiatru dużego nie ma. No, a jak masz na imię? Aga, cześć. No. Idziemy dalej. Katamaran jest, tam nawet nie ma nazwy, jeszcze nie wiem, tu jakaś nowa jednostka dopiero chyba zbudowana. Chociaż nie wiadomo. Niż tego korozja jest. Zaraz zobaczymy z tyłu na rufie. No nie ma żadnej flagi, bandery, nic nie ma. A mity. Bardzo ładna łajba. Ale nie wiadomo pod jaką banderą pływa. Tutaj jest następna. Pol 11447, tyle chociaż jest oznakowany. No pływa tutaj. Adela Kubino. Też jest jacht duży. Żaglowy. Jednomasztowy. Adela Kubino. Pol 13942. No i tam następne jednostki. No w każdym razie widać, że marina jest pełna. Wszyscy żeglarze po wakacjach już powrócili do swojego portu. No ten pod białą czerwoną banderą widać. Tutaj mamy ładne stoliczki, dwa stery. No teraz się tak praktykuje, bo jak widoczność jest słaba, to z drugiej strony się siada i się steruje. Ja też tak pływałem. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. Skąd państwo przyjechali do Sopotu? I jak tu się podoba? Pierwszy raz? Pierwszy raz. No. Super. Fajnie. Dziękuję. Łapa te pieczątki? Pieczątki możemy zrobić. To byśmy pyknęli, o. O, macie tutaj, o to nie wyszło. Musiałaś, no bo nie rozmazuj, no po co to robisz? No po co jej robić pieczątkę, jak to rozmażę zaraz? Po co robić pieczątkę? Po co? Herb Gdańska na pieczątce jest. Dzień dobry państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Państwo skąd przyjechali do Sopotu?
Z daleka, proszę pana. Ale miejscowość to nic nie mówi z daleka, proszę pana. Daleko to może być w Moskwie, albo, proszę pana, w Kanadzie. No. A skąd pan przyjechał konkretnie? Z Izbicy Kujawskiej. No to nie tak daleko, panie Szutberet. No, ile jest? No nie wiem, ja nie byłem tej Izbicy, bo moje okręty tam nie pływają, proszę pana. Ale powinien pan. No, no proszę pana, jak tam okręty nie dopłyną, to w co? Ja jestem kontadmirałem, proszę pana, muszę być na miejscu. Rzeka, no to jest początek pan bierze. No tak, no. Kajakie można. Kajakie. No dziękuję bardzo. Kto mówił? Jak pana ma? A pani? Marysia. Od Marka. Też na M. Dziękuję. No dobra, tak to wygląda na molo w Sopocie. Jest dzisiaj, który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 9. Niedziela. 9 niedziela, wczoraj była sobota. Także dzisiaj jest 9 niedziela, ale oczywiście wrzesień 2018. Dziękuję bardzo.